Ranking momentów w serii Wiedźmin. Standardowo im niżej, tym lepiej. Coś mu się popierdoliło w głowie. Standardowo im niżej, tym lepiej. Ma whiskas zamiast mózgu. Już się robi. No ładne pecenie, budwej mulcha. Ranking momentów w serii Wiedźmin. Standardowo im wyżej, tym lepiej. Jahu! No i to lubię. Biorę na warsztat najróżniejsze momenty z trylogii Wiedźmina. Epickie, śmieszne, smutne, brutalne, seksualne. Skoczę po rolkę papieru toaletowego. I tak dalej. Świetnych momentów w Wiedźminie jest setki, dlatego na pewno nie pojawią się tutaj wszystkie momenty, o których myślisz, bo film trwały 50 lat. Z tego samego powodu nie brałem pod uwagę książek i Wojny Krwi. Ta wiadomość przeszyła mi dupę jak kutas. Zaczynamy! Ratujesz dupę Foltestowi. Od początku Wiedźmina 2. Król nareszcie się zgadza. Pragnąłbym, żeby Triss Merigold mogła odejść ze mną. Pewnie! Jesteś szczęśliwy jak Zoltan, gdy zamoczył miękkiego kutasa? Myślisz, jak będziesz się chędożył z nią w piwnicy, w łóżku, w trójkącie z kozą guślarza. Lubi, zaczynajmy. A tu nagle ksiądz zabija Foltesta i masz przepane jak ksiądz, który dobrał się ministrantowi. Do dupy. Moment śmierci Foltesta to jedna z najlepszych scen, jaką widziałem w Wiedźminie. Od początku przygody gra buduje narrację, aby gracz uwielbiał króla Temerii. Normalnie, Sadorze, za wieloletnią służbę koronie dostaniesz ten bordel. Walczysz z nim ramię w ramię, wiesz, że to gość, do którego mówisz. Kurwa, w ogień bym za tobą skoczył. I to całkowicie na trzeźwo. Ratujesz mu dupę z przyjemnością i gdy masz odejść w swoją stronę, dzieje się to. Po tej scenie autentycznie mam nadmiernie rozwinięte libido. Pierwszy raz jak grałem z Tesa z kamienia, nie mogłem pozwolić na zabicie tego gościa. Olgierd jak to zobaczył, zaproponował walkę. Wiedziałem, że szybko go pokonam. W końcu jestem Wiedźminem. Co może mi zrobić zwykły szlachcic? Walka trwała chwilę. Gdy wbiłem mu miecz, wiedziałem, że już po walce. Czułem się niepokonany jak gołota! Jednak w tym momencie Olgierd wbija sobie miecz głębiej. Wchodzi w jego każdą tkankę. Nie rozumiem tego. Postanawiam zadać ostateczny cios. Odcinam mu głowę. Po tym ciosie jestem pewny wygranej. Pewny, że nie żyje. Pewny, że jego trup leży. A on mi klaska, jakbym pierwszy raz w życiu dotknął gołą babę. Ten plot twist pod koniec walki, gdy okazuje się, że Olgierd jest nieśmiertelny, zaskakuje, szokuje i wygląda zajebiście za każdym razem. Brakuje jeszcze, aby powiedział: ładne cięcie, grywasz w gwinta. Fabuła wykranięcia wiedźmińskich tajemnic jest świetna, jak przypieczona na grillu z przyprawami karkówka z Biedronki. Ale sam moment napadnięcia przez salamandę na Kaer Morhen jest średni jak surowa karkówka z Biedronki. Pytasz, co ja mam z tą Biedronką? Bo kurwa, ten moment wygląda, jakby chłopaki napadli na Biedronka, a ich celem jest zdobycie karkówki na promocji. Poczekajmy na resztę. Jest karkówka, zaoszczędzę 50 orenów na promocji. Jest mój. Codziennie niskie ceny. Brakuje tutaj widowiskowości. Gadająca płotka, ty to rozumiesz, mordo? Gadająca płotka, nie jakieś łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy. Nie twój stary po odwyku gadający. Nie piję, a chodzę i kurwa żyję. Tylko gadająca płotka, koń. Ja pierdolę. Moment, kiedy widzisz, jak twój koń zaczyna do ciebie gadać, bo wychlałeś halucynki. No, no. Ciekawe, za co się lubi Jennifer. To jest tak niespodziewane jak to, że będąc w banku nie będziesz czekał w kolejce i od razu dostaniesz zaświadczenie A38. Złoto! Gdy widzę moment, jak magister wystrzela bełt w kierunku Leo, jest mi go cholernie szkoda. Sierota, która była szkolona pod okiem Wesemira, bez prób traw, którą poznajemy na początku Wiedźmina 1, tak szybko i tak głupio odchodzi z tej ziemi, bo chciał zakraść się i zabić magistra. Pierwsze słowa, które mam w głowie, gdy usłyszę o Leo, to no i chuj mu na grób! Pierwsze słowa, które mam w głowie, gdy usłyszę o Leo, to głupia śmierć, której można było uniknąć. Jest to cholerna prawda. Jest to niezły moment, jednak do pozostałych nie ma podjazdu. Może gdybyśmy znali Leo dłużej, dałbym jego śmierć wyżej. Leo, spoczywaj w pokoju, a ty, magister? Dobrze, że zostałeś zajebany w leżu Kikimor i jak dla mnie możesz sobie tam gnić i z Waltornią w dupie. Ja wiem, że Baron głównie kojarzy się z ojcem, który chciał dobrze dla swojej rodziny, a ostatecznie wszystko zepsuł. A nie, czekaj, on głównie kojarzy się z tym, jak żona go napi***lała. Zdjęcie i pierdolni. Ciebie. Kurwa! Ale moment, gdy widzi swoje martwe dziecko i bierze je na ręce, jest tak mocny, że nawet taki wilk jak Lambert, jedyne co ma do powiedzenia, to zesrałem się. Uwielbiam grozę tego momentu. O ja pierdolę. Dziadio!
Kto to kurwa jest? Dziadia? Ni chuja! Przepływasz do Flotsam z Vernonem Rossem. Nic o nim nie wiesz, zastanawiasz się. Kurwa, kim on jest? Kurwa, mogę mu ufać? Kurwa. A jeżeli... Z chujem po prośbie chodzi? Pojawia się Jorvet i... Od 4 lat dowódca oddziałów specjalnych w służbie króla Temerii. Dwukrotnie odznaczony. Za pacyfikację Podgórza Mahakamskiego. A jaka jest puenta tego wszystkiego? Jorvet, zwykły skurwysyn. Najlepsze przedstawienie postaci. Autor tego powinien dostać własnego trolla, który wychwalałby za jego zasługi jego kutasa. Piękny, piękny ptak. Za wilczym śladem podążę w zamieć i twoje serce wytropię uparte. Chcę ślić czarne loki splątane, fiołkowe oczy mokre od łez. Słuchając tego, oczy same się szklą ze wzruszenia. Brakuje tylko, aby obok Geralta była Yennefer. Wtedy on ją przytula i mówi: kocham cię, Yen. A ty patrzysz na tą scenę jak mój burek, kiedy dostał skrętu kiszek. A po wszystkim Yennefer mówi: Geralt, chodź na górę i będziemy się kochać. Czas spieprzyć moją przyjaciółkę. A jednak Bóg istnieje. Ja mogę mówić, jak kocham Wiedźmina 1 000 000 razy. Mogę mówić, jakbym mógł tej grze zrobić Londa. A i tak dużo osób nie zrozumie, jak piękna to jest gra. Może gdybyś nie nazwał ludzi ciotko Jepsą, tylko ładnie prosił, to może zagralibyś. Kurczę, nie pomyślałem o tym, ale mam też inny plan. Pierwsza rozmowa z Talarem w Wiedźminie 1. Jestem paserem, sprzedaję i kupuję zafajdane kalesony. No to jak kurwa będzie, robimy interes? To jest takie piękne, a Talar nawet nie lata. Z cycem na wierzchu. Prawowity Temerzyk jest tak równym chłopem, to tylko pokazuje, że... Najpierw wolna Temeria, potem wolna Pizda. Najlepsza rozmowa w grze. Podobno Radowic jest pierdolnięty, ale oczu Filipie sam nie wydłubał, tylko kazał to zrobić swojemu asystentowi. Kasper, pomogł. Lubię ten moment, ale brakuje mi w nim, aby Doradowit okulista podbił do Elhard i zaczął jej własnoręcznie robić operację oczu. A potem powiedziałby: oto gwę, przyjacielu, należy się 100 złotych monet. Wtedy bardziej zasłużyłby na przydomek pierdolnięty. I dzieci w książce od historii zapisywaliby go jako Radowit V. Pierdolnięty. Miałeś z niebieskimi pasami dotrzeć. A kurwich dupach do raju! A niestety oni sami dostali się do raju. I to nie na kurwich dupach, a na stryczku. Pewnie jeszcze Detwold przed pozbyciem się ich mówił do nich. No dobrze, uwiniemy się jeszcze. Gacie w dół. Moment zobaczenia powieszonych niebieskich pasów sam w sobie jest szokujący. Tak samo jak gdy Andrzej dowiedział się, że gry odniosły większy sukces od książek. Co kurwa? Jednak brakuje mi tutaj więcej dramatu. Na przykład momentu, gdy widzimy, jak to się dzieje w trakcie. Albo gdy Vernonowi bardziej odstrzela i bez okłonięcia od razu rusza na króla. Wbija Vernon jak twój stary do domu, gdy wraca z twojej wywiadówki, przywala ci i pyta za co, a on... Za Temerię, kurwa. Łamie ci rękę, a do tego zadowala się... Zcięciem ci jaj. A, twój stary ci tak nie robił? No, mi też. Vernon giga czat wbijający zamordować Detmolda, aby... Duchy moich ludzi wypiją moje zdrowie. To... zacytuję Andrzeja. Zajebiste! Ręczę swoim nazwiskiem. Nigdy ci nie wybaczę. Mnie one obchodzą. Mądrego to i dobrze posłuchać. Ten moment jest tragiczny, ale szczerze mało mnie łapie za serce. Pewnie przez to, że są to dwie postacie, które w ogóle nie są bliskie memu sercu. Karmazynowy pierdoła! Ty kurwa spójrz na tego debila. Myślisz, że go nie wrzucę do wysokiego tieru? To jest pewne jak to, że lubię gorzałkę. Pada śnieg, zaczyna się dramatyczna muzyka. W manekinie jest jakaś stara dziwka Wesemira, która umarła przez za mocne jeba... Pojawia się dziki gon, zabija Ciri. Geralt krzyczy! Nie! Ten moment błyszczy! Jak psu jajca na wiosnę! Nagle Geralt wstaje i okazuje się, że to był sen. Ta scena to zapoznanie się z epickością. Zanim wypierdoli stąd w cholerę. No i wypierdoliła. Pani jeziora wręcza Gerwantowi miecz. Co myślałeś, coś innego powiem? No i masz rację, wręcza mu pół dupek. Gerwazy zostaje tutaj pasowany na rycerza. Po raz drugi już. I dostaje miecz, dzięki którego zakończy swą misję. Sam moment wygląda jak... pięciokornówka. Ale mam inny problem do niego. Chuja tam możesz wiedzieć. Dla mnie jest on mało wiedźmiński. Nie pasuje mi, że to właśnie Geralt przyjmuje ten miecz i przez to nie wrzucę go wyżej. Samo zakończenie pierwszego Wiedźmina. Chwila, gdy Geralt ma opuścić królewski zamek, a królobójca leci dorwać króla Temerii. Adrenalina płonie w tobie jak wieczny ogień. Ciekawość narasta, jakbyś miał usłyszeć balladę o kapłanie Hemelfarcie, któremu w głowie tylko kurwy i żarcie. Wyciągasz miecz z pochwy, stoi jak chuj na weselu i słyszysz to. No
No jeżeli to nie jest dla ciebie epickie, to... Szczerze mówiąc, gówno mnie to obchodzi. Pierwsze spotkanie Geralta z Detlafem jest miodne jak... Wino. Karmazynowy mściciel. Nie ma tu żadnych słów, jest tylko ciało Miltona i pościg za bestią z Bokler. W sumie, gdyby wampir wyszy i nie zatrzymał się w budynku, to Geralt... Prędzej w dupie znalazłby ząb trzonowy... ...niż dogoniłby Detlafa. Ten moment ma jedną dużą zaletę, jest cholernie widowiskowy jak... Młode cycuszki. Tyle i aż tyle. Ja wiem, że lubisz, gdy Geralt mówi... Idziemy na zaplecze. I tam zdobywa twoją kartę seksu. O czym ty pieprzysz? Ja wiem, że nie możesz się doczekać, aż w końcu Lugos... Wychędzi kapłanki. Tak samo wiem, jak wszyscy lubią, gdy... Przydałaby ci się kąpiel. Nawet Yennefer, oglądając to, powiedziałaby... Chciałabym tam być. Nie no, w rzeczywistości byłoby... Rude kłaki. W mojej wannie. Geralt! Za ten moment uwielbiam złe zakończenie w Wiedźminie 3. To, co tu się dzieje, jest perfekcyjne. Geralt znajduje medalion Vesemira. Nie może pogodzić się, że Ciri odeszła. A potwory wchodzą do środka, aby zakończyć życie Wiedźmina. Klimat tego momentu wylewa się z każdego pojedynczego piksela monitora. Jest to jedna z niewielu scen, gdy zawsze czuję ciary na ciele. Gdy zawsze wiem, że robi to na mnie wrażenie. I gdy zawsze potrafię poczuć to, co czuje Geralt w tej chwili. Uwielbiam czereśnie. Jestem czereśnią. To mi wystarczy. Moment, gdy Filip Kasztelwrońce Czekaj, czy ja go nazwałem Kasztelwrońce? Jestem Kasztelwrońce. Moment, gdy Kasztelwrońce stracił wszystko. Żona nie żyje, córka odeszła. Zupa była zasłona. Sprawia, że... Serce się kurwa kroi. Widzisz to na własne oczy. Misja się kończy. Wiesz, że nic tu po tobie na tych bagnach. Twoja podświadomość podpowiada ci. Wypierdalaj. I myślisz, że nic ci nie zaskoczy. Ale wracasz do Kasztelwrońce i dzieje się to. Jedź mi nieco. Jestem czereśnią. Wisimy na drzewie. Co tu się stało? Nie widzisz? Powiesił się. Nie przypuszczałem, że baron zostawi ciało żony i powiesi się na konopnym sznurze. Wiesz, z jakiego powodu to zrobił. Czujesz współczucie do niego i powoduje ten moment szok na twojej mordzie. Jest most! Erno zabije ich, nim zdążą powiedzieć o kurwa. Niespodzianka, kurwa! O kurwa! Erno... Kocham cię jak brata, nie wie ty skurwysynu! Ja cię pierdolę! To Bóg! Wiatr temerskiej armii! Zabierz tak, kurwa, nie wzruszył. Za północ! Za Temerię! Za Temerię, kurwa! Wejście juniora, który zmasakrował kobiety, powoduje reakcję. O kurwa. Ale z drugiej strony, jak patrzysz, jak pięknie sobie poradził z nimi, to wiesz, że... Z takim napierdalaczem można podbić Nilfgaard! Moment buduje ogromną agresję wobec kurwiela juniora. To jest świetne, ale przeszkadza mi, że Geralt po kilku ciosach opanowuje się. Zrobię wszystko, co chcesz. Zagramy w gwinta? Dla mnie osobiście opanowanie Geralta niszczy tą scenę. Chciałbym zobaczyć większy wkurz u białego wilka, większą chęć zabicia go, większą agresję. Bez tego ten moment jest dosyć średni. Naprawdę? Naprawdę? Kurczę! Naprawdę? Materialne skurwysyny. Cię zabiły, krach, krach! Jesteś chujnie niedźwiedź. Ta śmierć jest dla mnie tak głupia, tak słaba, tak na siłę, Eredin. Coś ci się pojebało po pijaku. Zabijając kracha. Do tego nawet nie widać, jak krach umiera, jest tylko coś takiego. Co ja mam kurwa to sobie wyobrazić i powiedzieć? Zajebiste! Już wolę sobie wyobrazić, jak twórca tego... Od 7 dni zapierdala na galerze. Wieczna bitwa, a konkretnie ten moment. Czas wygrać bitwę! Panowie, do chorągwi! Tu jest tak naładowane energią, testosteronem, epickością, że od razu chcę założyć pancerz żołnierza i ruszać z draugiem. Czas wygrać bitwę! Tak bym się zajarał, że... Czas wygrać bitwę! Że... Zamiast założyć na pierśnik, leciałbym do walki w koszulinie rozpiętej do pępka, z cycem na wierzchu. Ale za to czułbym sobie energię, że nic nie jest w stanie mnie rozpierdolić. Jednym kłapnięciem zębów. W rozdziale drugim nie przykładasz się po żonie do sekcji zwłok. Nie odkrywasz, że Javed podszył się pod Raymonda. W ogóle nie podejrzewasz, że coś jest nie tak. Otwierasz wieżę i dzieje się to. Jak zwabimy tu Javeda? On już tu jest. Widzę tylko ciebie. Rzekłeś. Detektyw deptał mi po piętach. Ty mu zaufałeś. Zabiłem go i korzystając z iluzji, podszyłem się pod niego. Upiekłem dwie pieczenie na jednym ogniu. Wykorzystałem cię do otwarcia wieży. Już nie jesteś mi potrzebny. Zdajesz sobie wtedy sprawę, że Javeda... Kawałek wędki upierdoliłeś. I pracowałeś dla niego. Jak zwykła kurwa. Dla mnie osobiście jest to jeden z największych mindfucków w Wiedźminie i najlepszych momentów ever. Kurwa. Tym razem niczym mnie nie zaskoczysz. Ja cię pierdolę, tarcza Alzura. Magister, zajmij się nim. Nie mam
przeciw zaklęcia. To jest... Ja cię pierdolę. Najlepszy... Tarcza Alzura. Tekst w historii Wiedźmina. Ja cię pierdolę, Tarcza Alzura. Mogę ten moment oglądać w pętli i wiem, że jest to nieprawdopodobne, jak to, że... W Nowigradzie to naprawdę moda, żeby golić sitki? Ścigasz gościa, przez którego byłeś w więzieniu. Teraz jesteś poszukiwany. Codziennie wyobrażasz sobie w śnie, jak... Przypierdoliłem mu iście po prawiowsku. Spotykasz go i pijecie godnie po kolejce, rozmawiając jak starzy kumple. Dowiadujesz się wszystkiego, co chciałeś, a myśli zabicia przestają istnieć. Liczy się tylko to, że masz nowego kumpla i dostałeś gratis małpkę wódki. Klasyka! Chłop proponował poczęstunek. Ja stawiam. A counter wbił mu łyżkę w oko. Chłop mógł jeszcze w tym życiu sobie zaruchać. I teraz nie będzie miał okazji. Hashtag sprawiedliwość dla gościa od wódeczki by mógł zaruchać. Nie mam nic do zarzucenia temu momentowi. Jest świetny jak cycki Dijkstry. Zobacz. Nie wrzucę go wyżej, bo po prostu uważam, że są lepsze sceny. To się dzieje tak szybko. Fajnie to wygląda, ale większe wrażenie byłoby, gdyby lusterko zabił w ten sposób kogoś, kogo znamy. Kto cię nauczył tak walczyć? Wiedźmin, którego zabiłeś. Przejdę. Nilfgaard bój się. Nieważne. Gdzie się ukryjesz medalion Wesemira? Wskaż mi drogę i znajdę cię. Nawet jeśli będę musiał przepłynąć pierdolone Skellige. Przejdę. Nilfgaard bój się. Nieważne. Gdzie się ukryjesz medalion Wesemira? Wskaż mi drogę i znajdę cię. Nawet jeśli będę musiał przepłynąć pierdolone Skellige. Jedno słowo, epickie! Wojsku jest przejebane. Foltes zdaje sobie doskonale z tego sprawę. Żołnierze boją się, że... Jeden fałszywy krok i chuj złamany. Dlatego na białym koniu wbija Foltes z motywacją. Czołem, żołnierze! Czołem, królu! Gdzie, kurwa, zmierzamy? Na bitwę! Po co, kurwa, zmierzamy? Po zwycięstwo! No, i tak trzyma. Po tym strachu już nie ma. Jest tylko... Próbuj ze mną, Fiucie! No dalej. Rozjebali mu łeb, zanim zdążyłem się przyjrzeć. Pływa teraz z karasiami w montaże. Masz lenia, boli cię dupa, boli ci pipa, Foltes cię zmotywuje. Geralt z Yennefer... Poszedł się jebać. Myśli, jak dobrze mu będzie, a tam mu wyskakuje z tym gównem. Kiedy wreszcie spalisz ten cholerny rupiec? Spójrz na niego, wygląda jakby myślał... Mogłem zostać w domu z moją starą. Czyli z matką Nenekę. Za wykorzystywanie Geralta na jednorostu przed ostatni tier. Byłoby wyżej, gdyby to było w innej pozycji. Podczas naszego gorącego sekcji. W epickim momencie Geralt zabija Jakuba de Aldersberg. To miecz na potwory. A potem mamy pokazany medalion, taki sam jaki miał Alvin. To co kompletnie zabija ten moment, to to, że nigdy w samej grze nie zostało potwierdzone, że to faktycznie ten sam medalion. Mierzi mnie to za każdym razem, gdy widzę tą scenę. Nienawidzę królestwa. No krótko mówiąc, ten niewyjaśniony moment, powtarzam, w samej grze... Śmierdzi gównie! Krasnoludki i Ciri w budynku sami. Pierwsze skojarzenie? Kto skradł cnotę cierotce Marysi? Krasnoludki. Moment rzekomej śmierci Ciri jest fenomenalny. Jeżeli grasz pierwszy raz, nie wierzysz w co widzisz na własne oczy. Ale jest jeden haczyk. Moment potrafi wzruszyć, jednak z tyłu głowy wiesz, że ona nie jest martwa, bo to byłoby bez sensu. A to cholernie przeszkadza, aby dostać się do najwyższego tieru. Olgier, gdy wiedział, że Geralt go wystawił, by pan Lusterko zabrał jego duszę, zareagował. Ej, kurwa, wracaj tu! Chuju! Wtedy z Olgierda zostało wyssane życie i stał się bardzo biały. Chodzi nie wkurwiasz tym białym ryjem? Złe zakończenie Serc Kamienia to jeden z najbardziej widowiskowych momentów w Wiedźminie. Jednocześnie tak cholernie ważny dla fabuły. Jest tutaj wszystko. Coś, czego nie spodziewałeś się użyć w takiej formie. Śmierć jednej z kluczowych postaci, a na koniec nagroda za to. Napiłbym się dobrej żytniej, takiej chłodnej, wiesz, prosto z piwniczki. No takie życzenia, to ja rozumiem. I jednocześnie jest szkoda Olgierda. Poezja! Uwielbiałem cię za to. Jedna z najlepszych postaci ginie w jednym z najlepszych momentów w grze. Nawet zachowało się nagranie, w jaki sposób do tego doszło. Zabiję cię. Aleś mnie przestraszył, zesrałem się w spodnie. Uważaj, bo się pokaleczysz, pis. Ten moment to strumień czystej wódeczki. Sama
popijawa w Kermoren to jeden wielki moment, ale jakbym miał wybrać jeden konkretny moment z popijawy... Jak było łatwo zgadnąć? Załóżmy ciuchy jen. Gdy chłopaki chcą założyć ciuchy jen, aby czarodziejki się nie przestraszyły i dlatego, bo chcą... W dupy im flety powsadzać. To cieszę Michę, jak krasnolud, gdy proponuje mi... Pierdolniesz kielicha. Ten moment to nie jest... No da jak fiul. To jest 24-karatowe złoto wypełnione sukienkami Yennefer. A na koniec rozwala jeszcze wejście samej Yen. To łóżek, ale już. Nie bardzo rozumiem, co ty tam pierdolisz. Teraz przedstawię ci najsmutniejszy moment w całym Wiedźminie. Coś, przy czym każdy płacze. Coś, co zawsze sprawia, że... Mam ochotę się powiesić. Jest mi go tak szkoda. I doskonale zdaję sobie sprawę, że pewnie miałbym podobnie. Nie mógłbym się z tym pogodzić i myślałbym tylko o tym, by... Chcę się uchlać jak świnia. Najbardziej tragiczna postać w uniwersum Wiedźmina. Najbardziej poszkodowana, najbardziej zasłużona... Największy chuj w uniwersum Wiedźmina. Który do dziś nie może się pozbierać, że nie dostał swoich 60 milionów. Sapek, jestem z tobą. Spełni dziecięce marzenie i pomóż Sapkowi odzyskać 60 milionów, wspierając jego zbiórkę na www.oddajmikurwojebanamoje60milionów.com. Najgorszy moment w uniwersum Wiedźmina. To nie jest żadna aluzja do Andrzeja, po prostu to tak, po prostu tak się nazywa ten tier. I oto mój ranking momentów w serii Wiedźmin. Jeżeli dotarłeś lub dotarłaś do końca, napisz w komentarzu: ja cię pierdzielę, tarcza Alzura! Dziękuję ci pięknie za dotarcie do końca, życzę ci miłego dnia i cóż, do następnego! Tak jak pan już powiedział. Błogosławiony niech będzie Vernon Ross. Największy chuj Temerii. I Kedwen już nie. Jeszcze ja. To ja. Wypij moje zdrowie. Albo cię zapierdolę. Za Nilfgaard. Co? Za Temerię. Kurwa. Tak. Błogosławiony niech będzie Vernon Ross. Łowca elfów. I Emchyra skurwysynów. Nie, co powiedziałeś? Ja tylko zabiję kurwiego syna. Błogosławiony niech będzie Vernon Ross. A w szczególności jego kudłate dwa kutasy i młode cycuszki.